Dobra. Jesteśmy na kanale Gliwickim. Cholera. Końcówka lutego. Śnieg jeszcze leży. Większość zbiorników pozamarzanych. Kanał Gliwicki szłoby na łyżwach pojeździć. No i teraz mam poważne obawy. My dojedziemy na jakąkolwiek miejscówkę. Dwa tygodnie temu nie było mowy nawet. Łocisko jest niemożliwe. Kura ma przyjechać dopiero za kilka godzin dobrych. Tu się okaże, że będzie wszystko pozajmowane. Zobaczymy. Byle się nie zakochał. Ja pierdziele, kupiłem linę holowniczą. I zapomniałem zabrać. Teraz mi się przypomniało. Byle nie stanąć nigdzie w kałuży, bo to niczego dobrego nie wróży. Pierwsza miejscówka. Słabe tu jest błot. Dobra. Tu jest druga miejscówa. Kurde, też nie mam obręb. Ja pierdzę. Uff, jakby to slaby, slaby, slaby. Jak tu mamy? No i dobra, dojechaliśmy, tak jak przypuszczałem. Wszystko przy kłodnicy, te miejscówki, wszystko pozajmowane. Tyle ludzi. Wezmę sobie tylko jeszcze wodery. A propos woderów. Co najmniej gumowców. Radzę się zaopatrzyć. Ale wygląda to mniej więcej tak. Jak nie macie 4x4 z fajnym bieżnikiem, nie polecam się pchać w takie rzeczy. Był już tutaj jeden taki łowczyc. Jestem bardzo ciekawy, jak on stąd wyjechał. Jakieś cegły i na podwoziu już autko wisiało. Fajnie jest. Ja gumowców od razu nie ubiorę chyba, wiesz? Czekaj, zjadę tu. Masz linijkę, nie? Nie mam, właśnie zapomniałem linijkę. Zapomniałem linki, zapomniałem kartuszy. Dzień dobry. Dzień dobry. O gumie nie masz odpowiednie na te warunki. Co? Fajnie. Tylko strasznie strome zejście. Zobacz, co to zejście do wody. Trzeba się dobrze zastanawiać, bo jak się idzie już na dół, to się nie chce potem wracać. Gdzie masz książeczkę? Pierwsze. No to wyciągaj. Pierwszy wpis. W kieszeni. 2021. 26 lutego. O Boże. Déjà vu. Pożycz kura filoka. Proszę. Dziękuję bardzo. 26.02.713. Gatunek ryby, sztuk tego. Nie wiadomo, bo jeszcze możemy zabierać, nie? Nie możemy. Nie możemy? Nie, i my nie zabieramy. A jakby był sumik karłowaty, to możemy czy nie możemy? Sumik karłowaty? No. To zadzwonimy. Ja do straży i straż nam powie. Kreśl. No. Ale to nie możesz tak zabrać, tylko musisz zabić. No. A nie, no można zabrać w sumie. Zabiję i zabiorę, ale nie? Ale pisz następny dzień. Zjem od razu. Zeżrę razem ze skoną jak gumą. I patrz, jeszcze taka z nowości, to jeszcze zobacz. Jaką mam okładeczkę. Żeby nie wstydzić się przez panią Richterową. Ale to przecież nic nie szkodzi, nie? Żeby ją zalać w środku przez... Ale w środku nie ważne. No i tak jej nie otwiera, nie? Tylko patrzy z zewnątrz, aha. No nie wiem, czekaj, jest tu zdjęcie moje? Tak, tak. Nie ma zdjęcia. Taki. Jakby było moje zdjęcie, to by otwarła. Ja. Leszcz chyba. Znowu? Tak. Dobra, czekaj. Pycha dziaju. O, dobra, mam go. Już? Mogę się cieszyć? Już? Ciesz się. No. Drugi. Ciesz się, chłopie. Drugi. Podobny. To malutki. Papa. To gratulacje, no jejku. Dwa. 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 Leszcze. Pierwsze dwa leszcze. Żołnierzu. Druga. A, poszło. Gdzieś tu stuka dzięcioł. Gdzie jesteś, dzięciole? O, jest. No. Kawa.
Nie piwo, tylko kawa rano. Na dobre brania. Kolega może nie mieć wiedzy na ten temat. O, ale a propos, właśnie, a propos rowara. Bo ja tutaj przygotowałem... Jeszcze trzymi wyrazami. Przyjmij ode mnie te dwa oto silne, najlepsze browary. I dalszych tych sukcesów w prędkarskim życzę. I powodzenia. Powiem nieskromnie, że zasłużyłem, ale jak to mogę powiedzieć, jeszcze raz ci gratulować? Nie trzeba. Ja powiem ci, że sam nie wiem, jak to bardzo stało, ale dobrze, podoba mi się. Ja też nie. Trzeba by otworzyć, nie? Będzie moje ulubione piwo na moich oczach. Podzielę się z tobą, proszę. Papicę moją. Zasłużone. To jest prawdziwy przyjaciel, nie? Za kolejne zwycięstwo. A i do tego kufla ty mówisz, że czego mi to nie przeszkadza, że potrafię w kubku po maślance walić kawę. No, no robi to samo, widzisz, kopy się nie różnią. Piwo jest piwo. Kawa tu była przecież. No. A ja tylko tłumaczę. Tłumacz. Działania. Tłumacz ten. Dobra, to co? Robimy zmiany w regulaminie naszych zawodów. Jakie będą te zmiany? Nie będzie już nie będzie tak, że każda zasiadka to jest piwo. Nie, to może tak być. Więc robimy tak, że cyferki będą lecieć, ale to będzie kista piwa. A, no to czekaj, wstanę. Jeszcze się zastanów. Ale co jest? To właśnie wyzwanie jest. Ja wygram, to matczy mam się zastanowić. No dobra, ja wiem. Czyli jak zdamy zezwolenia, to się skończył sezon. Czekać znowu zimę z taką długiem na nowy rok, to już nasi pecha. Ja nie jestem przy sobie. Nie, ostatnia zasiadka i... No sam pomyślałem. No dobra, to wszystko ustalone. Ale dzisiaj jaki plan? Ja na razie wygrywam, stracę szczegół. Pękła mi w nocy, po drugim braniu. Pękła mi w nocy. Czekaj. Szczytówka mi pękła. Tak głowę na jedną wędkę. Patrzcie jakie ma fory. Jemu się nie chce. Będziesz skubać przyjaciela po wrodzie, a przyjaciel ma... Ale ty masz grzebyk. Skrzemak taki grzebyk. Od Kamila dostał. Kamil pozdrawiamy. I on jak się nim czesze, to od razu się czuje dwa razy bardziej przystojny. Plus dwa do stylu. Tak. A grzebeczka. Do rosołku. Żeby lepiej właziła gorzoła, trzeba wychylić talerzyk rosoła. Jarzynowana w wodzie z... Dzierżna. Dzierżna. Po zimie może być. Po zimie jest czysta. Tak. Kolejny etap. Marcheweczka. Marcheweczka. Kryjemy. Jeszcze lepsza. Wrócimy do ciebie później. Ona nabita jest na butlaja. Pokaż na tym. Co? To jest nie wszystko. Poleciało, musi się zaważyć chwilę. Co poleciało? Paznokcie mi odpadli. Pokaż jak się gotuje. Właśnie się jeszcze nie gotuje mi siury. Co to ta czerwona kukurydzka truskawka tam nie. Poszła? Tam poszła papryka wędzona. O, pokaż. Pięknie to wygląda. Grzybek tam jest? O kurde. Wiem, że parę grzybków też do kieszeni wpadło. Dobrze, to wyciągnąłeś z kieszeni teraz kurtki? No, najpierw trzeba zahartować. Tylko wam nie muszę go dać. I na gęsto. Słupka pyszna.
Co się stało? Zgubił zestaw. Jak zgubił? Po prostu zgubił. To był moment. To była chwila. Pokaż. Nie no, nic. Co zobaczysz? Pokaż pękniętą żyłkę. Pękło na węźle, widzisz gdzieś. Idę, zaraz wracam. Idę na teraz, wracam zaraz. Co? Nic. Bardzo się cieszymy, że działasz. Trzymamy kciuki, tak? I bardzo ci kibicujemy. Dobrze, że sprawdziłem, nie? Bo to mi przynajmniej daje na jedną wędkę, ja tu jeszcze pogrążę ci na to. I czasem ja się chyba pójdę kąpać. Plecak, kufelek, nie zapomnij kufelka. Dobra. Byłaby to strata wielka. No to zbierajcie się i ciorujcie. Cioruj tam. Do widzenia, dziewczyno. Do widzenia. Wszystko? Chyba wszystko.